Dwie różne połowy. Przede wszystkim pierwsza połowa, tak jak mówiłem swoim piłkarzom, ja jako osoba, która gdzieś tam nie pamięta czasów słynnych baraży, podchodziłem do tego bez emocji, a w drugiej połowie, jak się okazało, emocje wzięły górę nad głową i myślę, że ta druga połowa pod względem piłkarskim mogła się kibicom podobać tylko i wyłącznie dlatego, że było dużo walki, ale oprócz tego nie było nic. Znaliśmy bardzo dobrze atuty drużyny wątrowieckiej i myślę, że w wielu przypadkach, za wyjątkiem dwóch, czyli mówię tu o dwóch bramkach, udało nam się te atuty wyeliminować. Przede wszystkim wiedzieliśmy o Nowaku i wiedzieliśmy też o grze Figaszewskiego, który z prawego obrońcy często schodził do środka i robił tą przewagę. I to udawało nam się bardzo dobrze wyeliminować. Wiedzieliśmy o stałych fragmentach gry, jak wykonuje zespół z Wągrowca. Myślę, że przy stałych fragmentach gry, mam tu na myśli rzuty rożne, zachowywaliśmy się idealnie, bardzo dobrze w bramce Adrian i cały zespół. Natomiast my nie uszczegliśmy się prostych błędów przy tych rzutach wolnych. Czy one były, to tak naprawdę wie tylko i wyłącznie sędzia, który przez 75 minut pozwalał piłkarzom na wiele, bo wiele sytuacji w pierwszej połowie było takich, że czy to jedna drużyna, czy to druga, piłkarze tej drużyny ciągnęli się za koszulki, czy też były przepychanki, jakoś tak nie używał bliska, pozwalał grać i nagle w ostatnim fandrasie meczu okazało się, że zmienia tok myślenia i wiele, wiele takich kontrowersyjnych sytuacji. Myślę, że jak i przy pierwszej bramce, jak i przy drugiej nie było faulu ze strony moich piłkarzy, a jednak sędzia dopatrzył się jakiegoś ciągnięcia za koszulkę i widzę, że nie dosyć, że w doliczonym czasie gry, bo to już była 94 minuta, a doliczył 3 minuty, gwizdze rzut wolny, który przesądza o losach meczu. Tak naprawdę z 3 punktów zostajemy z 1 punktem. Tak naprawdę też możemy mieć pretensje tylko do siebie, bo mecz wygrany, remisujemy. Największy żal mam przede wszystkim do Adriana za to, że w sytuacji, kiedy wszedł na boisko i otrzymał jasny przekaz informacji, jakie ma zadania na boisku, gra dziwną, jakąś prostopadłą piłkę do Łukasza Białożyta i z tego tracimy piłkę i tak naprawdę jest zarzewie całej sytuacji, która do końca zakończyła się rzutem wolnym i bardzo ładną bramką Fertikowskiego. Także jest to drugi błąd Adriana, jeżeli przy pierwszym mógł się mu zdarzyć, bo pewnie gdzieś to doświadczenie, które ma z boisk drugoligowych, powinno procentować, okazuje się, że nie procentuje, bo podobny błąd zrobił na Brodnicy, jak graliśmy w Jarocinie, po jego błędzie pada bramka i dzisiaj jest to samo zdarzenie, także trzeba wyciągnąć z tego wnioski. Dla takich sytuacji, dla takich decyzji samodzielnych generalnie po prostu nie ma miejsca i po prostu będziemy z tego jako sztab szkoleniowy na pewno wyciągali wnioski. Jeżeli chodzi o drużynę przeciwną, widać, że zespół, tak jak czytałem zresztą na internecie, nowy, przebudowany, ale bardzo ciekawy zespół, bardzo perspektywiczny, dużo młodzieżowców w podstawowym składzie, potrafiący grać bardzo dobrze w piłkę, potrafiący przede wszystkim myśl szkoleniową trenera przełożyć na boisku i oczywiście gratuluję trenerowi pracy. I myślę, że my też pokazaliśmy, że po słabym początku wracamy chyba na właściwe tory. Pozostaje tylko po dobrych dwóch meczach wyjazdowych, bo nie ma co ukrywać, że jest to dla nas zdobycz punktowa. Okazała i pewnie przed meczem, że świeciem jest z Wągrowcem, wziąłbym te wyniki w ciemno. To na pewno pozostaje pewien niedosyt, natomiast naszym głównym podstawowym celem jest kolejny mecz w Jarocinie, żeby tutaj się pokazać i zdobyć 3 punkty. Powiedzieć szczerze, że jesteśmy w serii zwycięzcy, chcieliśmy tę serię utrzymać. Gramy przed własną publicznością. Jestem tutaj trenerem drugi sezon. Wyciągnęliśmy jakby wnioski. Ta gra u nas po prostu musiała się zmienić. Miała nabrać walorów ofensywnej, przejścia zawodników, wzmocnienia, jak tutaj trener słusznie zauważył. Czy Fertikowski, czy Wicher, czy Nowak, to są zawodnicy, którzy grają w ofensywie, robią bardzo dobrą pracę. To myślę, że w tym meczu było widać, kto ten mecz chce wygrać, rozstrzygnie na swoją korzyść, szczególnie te pierwsze 20 minut. W przeciwieństwie tutaj do trenera,
Ja czułem atmosferę i wiedziałem, że to są derby, że będzie tutaj dużo walki, że nie możemy pod tym względem odstawać. Nie. Było powiedziane jasno, że nie ma odstawiać nogi, że idziemy mocno drugie piłki. Czy nastawiałem oczywiście, żeby też było granie, czego tutaj trener też słusznie zauważył, było tego mało, czyli wejście tej piłki gdzieś pod nogi, wymiana trzech, czterech podań na małej przestrzeni, tego w tym meczu było mało, ale tak powiedziałem, to były derby, były niesamowite emocje, myślę, że żaden kibic nie mógł wyjść ze stadionu i nie być poruszony, bramka to jesteśmy w ostatnich sekundach, ale myślę, że ta bramka to była nagroda za to, że było widać, że jeden zespół przyjechał i oczywiście liczył na zdobyć, ale tak bardzo nie pragnął jak ten, który próbował prowadzić grę i był bardzo często bardzo wysoko. Mieliśmy swoje sytuacje i musicie się ze mną zgodzić, że mieliśmy powszeczkę, mieliśmy kilka uderzeń, które minimalnie mijały słupek, to oczywiście z złej strony. Mogło być tutaj, mógł ten wynik być z naszej strony otwarty. Nie udało się to, straciliśmy dwie bramki. Ale cała zasługa w tym, że zespół się podniósł, złapał szybko kontakt. No i resztę było widać z trybun, że dążył do tej upragnionej bramki, która w tym momencie dawała remis. Myślę, że bardzo, bardzo ciężki mecz. Tych sytuacji, mówię, klarownych nie było za wiele. Dwóch godnych przeciwników. I tak jak powiedziałem na początku, ja byłem świadkiem derbów. Znam historię naszych spotkań i to już było gwarancją emocji. Oczywiście cieszymy się z tego punktu, bo inaczej nie możemy. Chcemy kontynuować naszą pasę, chcemy być niepokonani najdłużej, jak się to tylko da i zbierać punkty z każdym. Nie patrzeć na nazwy, przygotowywać się do meczu i szukać wygranych. Szczególnie przed własną publicznością. Co mogę więcej powiedzieć? No, bramka, jakby pierwsza bramka może nie była jakiejś tam urody, tak, ale była konsekwencja dobrze wykonanego rzutu wolnego, dobrego wejścia w odpowiedniej liczbie zawodników, bo o to chodzi, to są te walory ofensywne. Druga to była praktycznie mistrzostwo świata. Chwaliłbym przeciwnika za stałe fragmenty, na pewno trochę nad nimi dużo pracuje, są bardzo, bardzo groźne, wszystko było tam na styku, mały błąd w tym meczu, to był duży błąd, a duży błąd to były bramki. I myślę, że tak mogę skwitować tę sytuację, po której straciliśmy. Ja jako trener mogę powiedzieć, że takie doprowadzenie do tego wyrównania, to tak tworzą się zespoły. Trener słusznie zauważył, że koncepcja Wągrowcu jest taka, że gra dużo młodych chłopaków. I musimy się tutaj wykazać dużą cierpliwością, bo to są dla nich pierwsze takie dla niektórych mecze. Jest dużo, myślę, gdzieś tam w głowie jeszcze strachu. Stoją przed dużą odpowiedzialnością i to widać. A z drugiej strony nastawiliśmy się na to, że możemy tym wygrać. Że to w perspektywie czasu stworzy, tak jak trener powiedział, bardzo ciekawy zespół. Zawodnicy wypromują się i Wągrowiec nie będzie takim miejscem, gdzie każdy powie, że jest zespół w trzeciej lidze, tylko będzie z nazwiska mówiło o zawodnikach, którzy nie są w trzeciej lidze, a są w pierwszej, są w ekstraklasie. Gdzieś tam pukają, jest zainteresowanie. Myślę, że tyle mógłbym powiedzieć o tym meczu. Jeszcze gdzieś mi tutaj ręce lekko drżą, bo mówię, naprawdę były niesamowite emocje. Ja jako pewnie trener i inni trenerzy piłki nożnej w tej lidze inne jestem rozkochany i uważam, że niektóre mecze to są tak produkcje hollywoodzkie i lepiej iść na taki mecz niż do kina po prostu.